Przed chwilą się biłem niby na lą. Strzelił w powietrze. Oh my god, inhuman reactions. Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum i dzisiaj mam dla was kolejny odcinek na moim kanale. No i dziś porozmawiamy sobie o Elite Dangerous Odyssey. Mianowicie od ostatniego filmiku, który nagrałem na swoim kanale, minął niemalże miesiąc, nawet nieco ponad miesiąc, jak pewnie wypuszczę ten filmik. Więc pomyślałem sobie, że to jest taki dobry czas, aby zobaczyć tak naprawdę, czy coś się zmieniło w przypadku naszej Odysejki. Nie będziemy o tym trąbić już przez cały odcinek, ponieważ wszyscy wiecie, w jakim stanie zostało wypuszczone Odyssey. No, krótko mówiąc, Odysejka działa tragicznie, były problemy z działaniem gry pod względem klatek na sekundę, były bugi w misjach, były bugi w grafice, masa rzeczy, które po prostu były nie w porządku. I cóż, gracze się zbuntowali i dość słusznie, więc Frontier zaczęło robić cały proces naprawiania tak naprawdę Elite Dangerous Horizons. Powstały roadmapy, powstały plany robienia patchów i tak dalej. Niektóre plany były mniej śmieszne, niektóre były bardziej śmieszne, gdzie tam Frontier tak ogólnie się określało, co zrobią i nic z tego nie wynikało. Na przykład roadmapa a propos czterech update'ów, którą wyśmieliśmy jakieś parę odcinków temu. No ale to już pomińmy sobie to, co działo się wtedy. Te patche zostały zaimplementowane, coś się faktycznie zmieniło. W tej chwili, kiedy oglądacie ten odcinek, mamy ten głośny update 6, który został zapowiedziany na forum. I to jest moment, w którym ponownie dołączyłem do Elite Dangerous Odyssey, aby sprawdzić, jak ta gra działa. A więc tak, może zacznijmy od tych pozytywnych rzeczy, żeby w końcu zacząć od czegoś, co się faktycznie zmienia na dobre. Widziałem kilka dobrych zmian, na przykład w planetach. Planety faktycznie, moim zdaniem, wyglądają lepiej niż to, co było na samą premierę Odysejki. Oświetlenie również się poprawiło w niektórych aspektach. Chociaż nadal widzę czasami takie błędy, gdzie ostatnio, jak robiłem livestreama właśnie z Odysejki, nie tak dawno temu, podlatywałem do jakiejś planety i był taki moment, gdzie oczywiście ciemna strona planety była bardzo ciemna. Potem, gdy podlatywałem bliżej do tej planety, to flashbangiem walnęła mnie ona w oczy, czyli nagle wszystko zrobiło się mega jasne, a potem po chwili niby wszystko powróciło do takiego normalnego oświetlenia, no ale potem jakoś to już mniej więcej działało. Takich momentów jednak nie spotkałem tak dużo jak na początku Odysejki, więc faktycznie jest lepiej. Jeszcze tutaj na pewno mają trochę pracy nad poprawą tych planet, ale i tak już jest lepiej niż gorzej. Przede wszystkim nie zauważam już tyle planet, które mają na przykład jakieś wzory, które bardzo mocno się powtarzają. Ja szczerze mówiąc na to jakiejś uwagi mega nie zwracałem. Musiałem się naprawdę czasami przyjrzeć na tych planetach, aby to zobaczyć. No ale faktycznie gdzieś tam ludzie wrzucali na forum różnego rodzaju planety, które miały wzory, które się mocno powtarzają. Ja też gdzieś takie planety widziałem w międzyczasie grania po prostu w Elite Dangerous Odyssey, więc wiem, że coś takiego bywało. Może mi się to zdarzało rzadziej, innym mogło się to zdarzać częściej. Aczkolwiek nadal jeszcze niektóre planety mają takie problemy. Ostatnio podczas livestreama i postaram się to tutaj wrzucić, właśnie mieliśmy taki moment, gdzie akurat wbił Rucrat, jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, no i przyuważył on podczas oglądania planet na jednym systemie, a bodajże szukałem Conflict Zone'ów, przyuważył on planetę, gdzie właśnie te wzory mocno się powtarzały i to była taka planeta, gdzie no, było to widać bardzo ewidentnie, gdzie jeżeli przyjrzeliśmy się na widok System View i na tą konkretną planetę, to nie wiem, jedne wzory powtarzały się 4 razy w jednym miejscu praktycznie na tej planecie i to faktycznie wyglądało mega słabo. Aczkolwiek, przynajmniej jeżeli chodzi o taką robotę teksturową, kiedy wylądowałem już na tej planecie i chciałem zobaczyć, jak ona wygląda od zewnątrz, no to wyglądało już ładnie, ale z zewnątrz, kiedy podlatywaliśmy do tej planety, faktycznie było widać po prostu ewidentnie te wzory i to była jedna taka planeta, która potem, jak już ją zobaczyłem, mocno mi się rzuciła w oczy. Nawet nie musiałem się starać, aby zobaczyć te wzory. Po prostu to było widać ewidentnie. Więc takie rzeczy jeszcze się zdarzają. Aczkolwiek, jak tak latam sobie teraz po systemach, jest to raczej już sporo rzadsze. No, jeszcze przyjdzie im trochę tutaj roboty odwalić w przypadku tej technologii. Więc
Szczerze mówiąc, zastanawiam się na tym etapie, czy nie zrobić sobie tutaj czegoś podobnego co Rootsrad, czyli generalnie wybić na wycieczkę eksploracyjną i być może nagrać miejsca, które już kiedyś gdzieś tam odwiedziłem w swoich filmikach, które gdzieś tam nagrywałem na YouTubie i zobaczyć, jak te miejsca wyglądają w Odysejce. Szczególnie, że niektóre miejsca, które znam, dostały również planety z atmosferami, więc być może będzie fajnie takie miejsca odwiedzić i zobaczyć, jak one wyglądają w Odysejce, więc być może po prostu wyruszę w wycieczkę eksploracyjną i w ten sposób poczekam, aż Frontier naprawi faktycznie Odysejkę. Więc zobaczymy, być może zobaczycie jakieś filmiki z eksploracji, czy być może na livestreamie na Twitchu postaramy się tą eksplorację kiedyś uczynić razem z wami. Zrobić sobie kolejną wycieczkę po prostu, tak jak to robiłem wcześniej. Więc jest lepiej pod tym względem. Jeżeli chodzi o inne techniczne aspekty, to niestety was rozczaruje nadal, że takie rzeczy jak Conflict Zones, czyli te strefy konfliktu, nadal działają raczej słabo i szczególnie słabo one działają podczas, kiedy jesteśmy na planecie z atmosferą. Tam klatki nadal potrafią czasami spaść, nie wiem, do 25 klatek na sekundę. Mam wrażenie, że jest troszeczkę lepiej niż to, co było wcześniej, aczkolwiek to nadal nie jest ten poziom, gdzie gra faktycznie działa bardzo, bardzo płynnie i generalnie nie mamy takich momentów, że zastanawiamy się, o co tu tak naprawdę chodzi. Szczególnie kiedy też lądowałem na niektórych stacjach, na planetach z atmosferą i potem chodziłem sobie po stacji, no to tam klatki na sekundę spadały masywnie, mimo że nie było jakiejś wielkiej bitwy, tylko NPC sobie stały i ewentualnie mogliśmy wyjrzeć za okno. Więc są takie momenty, gdzie ta gra chodzi dobrze i są takie momenty, gdzie chodzi bardzo nierówno i odechciewa mi się grać, więc to jest nadal jeszcze rzecz, którą Frontier musi tutaj poprawić. Co mnie bardziej martwi, szczerze mówiąc, teraz niż te problemy techniczne, to nadal są jednak dość duże bugi z misjami, niestety, różnego rodzaju. I tutaj przytoczę wam dwie rzeczy, które również wydarzyły się dość blisko obok siebie podczas mojego ostatniego live'a. Więc to jest właśnie ten element, który teraz najbardziej mnie zniechęca, bo nie lubię misji, które marnują mój czas, kiedy ja wszystko robię poprawnie i wiem, że to robię poprawnie, a gra po prostu się wywala, bo tak. Tutaj wrzucę wam kolejny przykład z livestreama. To jest pierwsza strefa konfliktu, do której w ogóle wbiłem podczas tego live'a. Pomyślałem sobie, ok, może po tych patchach spróbujemy sobie odblokować panią inżynier Hero Ferrari. Okej, okay, dobra. No, chciałem sobie zrobić swój strój, jakieś upgrade'y inżynierskie i tego typu rzeczy, więc trzeba było robić conflict zone. No i wbijam do tego conflict zona, był to akurat conflict zone low, czyli ten najłatwiejszy. No i strzelam sobie tam do NPC-ów, przejmuję punkty, wszystko pięknie i dochodzi do tego etapu, gdzie przeciwnik nie ma już punktów i musimy wybić wszystkich innych w osadzie, aby wygrać rundę. I ostatni przeciwnik gdzieś magicznie wsiąkł, po prostu go nie było. Gra twierdziła, że nadal musimy go zabić i nadal była cały czas muzyka wojenna. Ja się zastanawiałem, o co chodzi, szukałem tego przeciwnika po całej bazie. Powiem wam więcej, nawet miałem nadzieję, że NPC gdzieś znajdą tego nieszczęsnego innego NPC-a, którego właśnie mieliśmy zabić, więc nawet zrobiłem przerwę, poszedłem zrobić sobie głupie kanapki, to nie wiem, nawet jeszcze nalałem sobie piwo dosłownie do swojego pucharka, wróciłem i no cóż, no misja nadal była zbugowana i NPC tego magicznego gościa, którego mieliśmy zabić, nie widzieli, więc musiałem zestartować całą strefę konfliktu, aby to w ogóle miało działać. Takie rzeczy zdarzały mi się wcześniej też, no ale teraz to było takie trochę, no dobra, no parę patchów było, mogliby to już naprawić, mogłoby tego nie być, no ale nadal te błędy się zdarzają. A jeszcze gorsze błędy są niestety z inżynierami i to też mnie po prostu dobija już kompletnie, no bo inżynierzy są niezbędni, aby ulepszać nasze stroje, nasze bronie i żebyśmy mogli walczyć w coraz tych mocniejszych strefach konfliktu, gdzie zarabiamy więcej pieniędzy. No i tak, chcę odblokować sobie panią inżynier Hero Ferrari. Więc ona wymaga, abym zrobił 10 stref konfliktu na planetach, czyli po prostu w trybie FPS. Okej, nie ma problemu. Kilka patchy wstecz, czyli praktycznie kiedy Odysejka wychodziła, no to sobie powiedziałem to samo. Dobra, będę robił te strefy konfliktu i spróbujemy odblokować tą inżynier. I zdaje mi się, że robiłem tych stref konfliktu więcej niż 10, bo musimy zrobić 10 stref konfliktu, tak? 10 razy musimy wygrać bodajże, aby ten inżynier się odblokował, bo ta pani inżynier się odblokowała.
No i chodzę po tych strefach konfliktu, naparzam wszystkich po czapach, wygrywam te misje i co? I nic, nie dostaję żadnego w ogóle zaproszenia od pani Hero Ferrari, czyli w ogóle jakby te konflikt zony mi się nie zaliczały i robiłem różnego rodzaju konflikt zony, low, high, latałem po całych systemach, czyli starałem się robić na przykład 10 różnych konflikt zonów i nie wiem co się dzieje, tak? No w ogóle nie dostaję zaproszenia. Cały czas w liście inżynierów ten konkretny inżynier jest wyszarzony, więc nie mogę z nim zrobić nic. I po prostu już mi szlak trafia, bo nie wiem co ja tak naprawdę mam robić. Potem Rootsrat, kiedy też wbił do mnie na live'a, dał mi taką podpowiedź, że był chyba z tym bug, że naliczały się tylko strefy konfliktu low i faktycznie patrzyłem potem tam w swoje statystyki, ile zrobiłem danych stref konfliktu i w ogóle wyszło mi, że zrobiłem dwie strefy konfliktu typu high, chyba 8 stref konfliktu typu low, a wiem, że robiłem tego sporo więcej, bo ja po prostu tylko i wyłącznie przez jakiś czas chodziłem na te strefy konfliktu, by odblokować tego inżyniera. No i takie, okej, no co ja mam zrobić? Dodatkowo absolutnie dobija mnie fakt, że inżynier nie ma żadnego paska postępu, czyli nie widzę, czy na przykład faktycznie zaliczają mi się jakieś tam strefy konfliktu, czy nic mi się nie zalicza. Cały czas w menu widzimy po prostu, zrób 10 stref konfliktu i domyślaj się człowieku, co ty masz tak naprawdę zrobić. Kodeks mówi jedno, tutaj grupa inżynierów mówi drugie, no co jest do cholery, tak? No marnuję tylko swój czas na tych strefach konfliktu, żeby mi się nie odblokowała bardzo ważna rzecz w grze i to mnie po prostu doprowadzało do szału. Żeby było lepiej, podczas tego samego live'a powiedziałem sobie, że uprę się i zrobię właśnie tą inżynier. Zaliczyło mi w kodeksie 8 niskich tych stref konfliktu, powiedziałem sobie, dobra, zrobię 2 niskie strefy konfliktu jeszcze raz, tak? No trudno, spróbujemy. W tym samym czasie zauważyłem, że dostałem zaproszenie od pani Hero Ferrari właśnie, aby w końcu się spotkać z tym inżynierem. I poleciałem na ten system, gdzie znajduje się ten inżynier, żeby tylko się okazało to, że w ogóle nie widzę, gdzie ten inżynier tak naprawdę się znajduje. Wchodzę ponownie w moją kartotekę, w mój kodeks i widzę, że Hero Ferrari jest w ogóle wyszarzona, czyli tak jakby tego invite'a w ogóle tak naprawdę nie było w moim ekwipunku. Czyli inżynier mnie zaprosił, ale mnie nie zaprosił i nie mogę zobaczyć, gdzie mam wylądować, na jakiej planecie, bo po prostu mi się ten inżynier kompletnie nie pokazuje. Więc ekstra, no dostaję zaproszenie, inżynier jest wyszarzony, co ja mam tak naprawdę do cholery zrobić? Czy elitka mi się kompletnie rozwaliła, może pisać do supportu, że nie wiem, co mam robić? Rozwiązaniem po prostu było przelogowanie się na swoim koncie i nagle wtedy magicznie inżynier już mi się pojawił w tym systemie, no ale na litość boską, tego typu rzeczy, to jest taka podstawa po prostu, że dobra, walić to, że gra ma 20 FPS-ów na konflikt zonach już nawet, już się na to wkurzyłem, już mam dość gadania o tym, ale tego typu rzeczy to jest po prostu, no... No nie, to samo mnie dokładnie irytuje, żeby nie było, że elitka robi to jako jedyna gra. To samo mnie strasznie irytuje na przykład w Alfie Star Citizena, bo są niektóre misje, które gdzieś tam możemy zrobić, czyli bierzemy misję, latamy przez pół godziny na przykład na Quantum Drive, aby podnieść jakieś głupie pudełko, tylko po to, aby maszyna z tymi pudełkami przestała działać, więc Star Citizen robi dokładnie takie same rzeczy i to jest też powód, dlaczego nie chce mi się testować tej gry, ponieważ misje marnują mój czas, czyli lecę gdzieś na marne tylko po to, żeby, nie wiem, popatrzeć sobie na swój licznik FPS-ów czy na, nie wiem, Quantum Drive przez godzinę i tego typu rzeczy. Więc wiecie, o co mi chodzi, no absolutnie jestem w stanie jakby przeboleć niską wydajność gry, o ile nie będę tutaj z tego powodu bardzo zadowolony, tak, nie jestem w stanie przeboleć tego typu błędów, bo one naprawdę marnują po prostu mój czas. Jakbym tak popatrzył na tego live'a, no to zmarnowało to być może z półtorej godziny takiego myślenia, co ja mam zrobić, aby tego inżyniera tak naprawdę odblokować. No to jest takie bardzo duże nie. Więc żeby nie było tak źle na koniec tego filmu, jedno co muszę przyznać Frontier, to że w końcu zmienili zdanie o tym, co chcą zrobić z Odysejką, albo raczej kiedy będą naprawiali Odysejkę. W poprzednim odcinku wkurzałem się strasznie na to, że Frontier zapowiedział zmiany w Elite Dangerous Odyssey, albo duże zmiany w Odysejce, dopiero wtedy, kiedy wypuszczą tą grę na konsolę.
ja sobie pomyślałem, no Boże, co za durnie, czyli wypuścili dla pecetowców wersję beta, wypuścili takie gówno za przeproszeniem na rynek i my jeszcze będziemy za to obrywać, bo musimy czekać na premierę konsol. Ja tutaj nie mam nic do konsolowców, ja bardzo chcę, żebyście też zagrali w Odyssejkę, bo myślę, że ten DLC-ek ma potencjał, ale no po prostu no tak się nie robi, no nie korzysta się z jednej grupy ludzi jako beta testerzy, a potem, nie wiem, wypuszcza się tą grę w takim samym stanie na konsolach. Ja myślę, że Frontier przestraszyło się losu Cyberpunka, szczególnie na PlayStation 4, gdzie ta gra, jak wiecie, została również ze względu na problemy techniczne usunięta z PS Store, więc zdecydowali się zrobić to nieco inaczej. Teraz tutaj muszę im przybić za to brawo, bo jest to w końcu porządna decyzja, która we mnie robi nadzieję w ten tytuł. Mianowicie, w końcu naprawią najpierw wersję pecetową, zanim wypuszczą Odyssejkę na konsolach. I tutaj brawo, i to będzie dobry ruch dla wszystkich. Naprawią tą grę dla nas, a konsolowcy, mam nadzieję, dostaną tą grę już w dobrym stanie, gdzie faktycznie da się grać w Odyssejkę, bo teraz są momenty, gdzie bardzo fajnie mi się gra w Odyssejkę, a są momenty, gdzie mam ochotę tą grę wywalić i odinstalować ze swojego dysku, wywalić komputer przez okno i wysłać go jeszcze do Braybena, nie wiem, jakimś kosmicznym teleporterem po prostu. Nie wiem, jak to inaczej ująć, to takie czasami mam emocje grania w Odyssejkę. No cóż, no jest jak jest. No ale miejmy nadzieję, że Frontier w końcu sięgnęło po rozum do głowy. No i cóż, być może dostaniemy za jakiś czas naprawioną wersję Odyssejki właśnie na komputerach w tym dobrym stanie, gdzie można przysiąść, pograć w tą grę i faktycznie się nią cieszyć, a nie tylko frustrować, że co chwilę coś po prostu nie działa. Więc cóż, na tą chwilę jest trochę lepiej, niektóre aspekty zostały poprawione, niektóre aspekty nadal leżą i muszą jeszcze być tutaj przez Frontier naprawione. I ktoś tutaj jeszcze na live'ie powiedział taki dobry tekst. Sorry, że nie pamiętam, kto dokładnie to powiedział, kto miał jaki nick na czacie, ale to był akurat bardzo dobry tekst podsumowujący, jak Frontier musi podejść właśnie do tego patcha. Mianowicie będą potrzebowali cudu na miarę No Man's Sky. Wszyscy dobrze pamiętamy również tą premierę, która była bardzo słaba i No Man's Sky również słusznie zebrał bardzo duże baty, ale w porównaniu do Frontier tutaj Hello Games bardzo mocno spięło poślady, że tak powiem kolokwialnie, i przestali w ogóle się komunikować przez jakiś czas i po prostu wzięli się do roboty i kiedy mieli coś solidnego, wypuścili to właśnie na rynek i potem nagle się okazało, że No Man's Sky zmienił swój tor o 180 stopni i cóż, nagle gwiazda zaczęła świecić pięknym światłem i No Man's Sky dzisiaj jest uważany za jedną z najlepszych kosmicznych gier. Szczególnie jeżeli chodzi nam bardzo o aspekt eksploracji, więc No Man's Sky tutaj uczynił wręcz niemożliwe. I Frontier musi tutaj uczynić w tej chwili cud na poziomie No Man's Sky, aby Odyssejka była dobrze, myślę, odebrana w oczach tych ludzi, gdzie po prostu, którzy stracili nadzieję w Odyssejkę, krótko mówiąc. Space Simów mamy mało. Są różne Space Simy, są te bardziej popularne, mniej popularne, no ale nie jest to jakiś gatunek, który jest na miarę Call of Duty. I my jako community musimy trzymać się dość mocno, aby te nasze ulubione Space Simy nadal żyły. Ja jako jedna z osób, i to powtarzałem już prawdopodobnie kilka razy, kiedy inni tutaj ochrzaniali na początku Elite Dangerous, ja nadal wierzyłem w Frontier i pokazali, że niektóre aspekty gry potrafią naprawdę wywrócić do góry nogami. Wszyscy pamiętamy, jak nudne kiedyś było kopanie surowców. Dzisiaj dla mnie kopanie surowców jest relatywnie ciekawe, mamy trzy różne metody kopania, więc można się bawić na różne sposoby, tutaj się kopie tak, tutaj się kopie inaczej. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, polecam wam mój poradnik, wink wink. Więc nie wiem, nawet aspekt eksploracji kiedyś był nudny, nie wiem, kiedyś żeby zeskanować jakąś planetę trzeba było latać do każdej osobna, a teraz mamy specjalny system, który nam po prostu na to pozwala w takiej galaktycznej mapie, w takim galaktycznym skanowaniu, więc pokazali naprawdę, że niektóre nudne elementy gry potrafią zmienić bardzo mocno i mam nadzieję, że w przypadku Odyssejki oni również osiągną taki cud i zrobią tą grę po prostu dobrze. Na razie niech Odyssejka zacznie działać, potem będziemy zastanawiać się nad dodatkowym kontentem, który urozmaici nam rozgrywkę. Więc cóż, czekamy w takim razie na kolejne patche. Jest trochę lepiej, nie, nadal nie jest jeszcze dobrze, jest po prostu lepiej, ale nadal mają przed sobą sporo roboty, aby właśnie Odyssejka działała tak jak powinna.
Dobra, wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. No i cóż, czekamy na kolejne patche z Odysejki. Na razie, trzymajcie się, cześć.